Cześć. Narzekacie w komentarzach i na forach, że Kłansheng ma kiepskie audio, że w FM-ie jest za dużo sopranów, a w AM-ie to już pożal się Boże. No więc jest na to prosta rada. Prosta, ale wymaga modyfikacji, wymaga lutowania. My to jednak dzisiaj zrobimy. Wymienimy sobie kondensator na inny w obwodzie MC. No i zobaczymy, co to da. Nagram na początku, przed modyfikacją, stację broadcastową. No i na końcu dla porównania też ją nagram, żebyśmy widzieli różnicę w tonacji, żebyśmy widzieli, co się zmieniło, czy się w ogóle coś zmieniło. Także ja go teraz rozkręcam. No i zapraszam Was do stołu, będziemy lutować. Wszystko jest przygotowane, wobec czego nie zostało nam nic innego jak lutować. Zaraz zobaczycie, jak duży jest ten element. Zbliżam się z igłą. Z powodów technicznych nie mogłem dokończyć nagrywania tego filmu z podglądem na lutowanie. Widzicie efekt końcowy. No, musiałem wymienić grot w lutownicy, musiałem odstawić kamerę na bok, tą nagrywającą płytkę, bo bardzo przeszkadzała. Wymiana okazała się troszeczkę bardziej upierdliwa niż zakładałem. No ale zobaczcie, tutaj jest teraz ten kondensator wlutowany. Mamy tutaj 1 nanofarad. No i sobie zobaczymy teraz po poskładaniu radia do kupy, jak się będzie zachowywało audio. Także ja się biorę za składanie, no i odpalamy w FM-ie.
Widzieliście, wystarczy wymienić jeden element w obwodzie, żeby zmienić trochę tony. Czy jest to proste? Nie, nie jest to proste. Byle jaką lutownicą tego się nie zrobi. Dostęp jest dość trudny. Dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych przy odpowiednim sprzęcie jest to możliwe. Pytanie, czy warto? Ja uważam, że nie warto, ponieważ mi ten dźwięk aż tak nie przeszkadzał, jak wielu osobom. No i tutaj można się spotkać z dwiema opiniami, ponieważ część ludzi mówi, że dźwięk jest tragiczny, a część ludzi mówi, że jest w sumie w porządku i pasuje im ta tonacja. Także chyba to zostaje w sferze własnych upodobań. Ja uważam, że nowego radia nie warto otwierać, nie warto grzebać, chyba że ktoś chce się pobawić, ktoś ma umiejętności, może to zrobić. Jeszcze pozostaje kwestia wymiany samego głośnika i z tego co wiem, z tego co robili moi koledzy z tym głośnikiem, wymiana na lepszych marek renomowanych też nie do końca poprawia audio. Na pewno lepszy jest FM na broadcaście, dźwięk jest głębszy, jest ładniejszy, ale sam odsłuch w AM-ie, w paśmie lotniczym, czy nawet na przemiennikach w FM-ie wcale się jakoś tak nie poprawia przy wymianie samego głośnika. Po wymianie tego kondensatora widać różnice, przede wszystkim w tym, że są cięte górne częstotliwości tej charakterystyki dźwięku. No i też zauważalnie spada dźwięk, głośność tego radia, gdyż na obu tych testach mogliście słuchać na maksymalnej głośności, a mimo wszystko drugim razem było ciszej. Z tym się też trzeba liczyć. Ja uważam, że nie jest to konieczne.
Nie ma potrzeby, można dokupić zewnętrzny, dobrej jakości mikrofonogłośnik, ale z drugiej strony to radio jest tak tanie, że czego się spodziewać po tej cenie? Nie jest to żadne hi-fi, nie jest to najwyższej klasy audio, więc można się bawić, a można to tak zostawić. Dzięki za oglądanie. Jeśli macie ochotę na zobaczenie Quanzhenga w jakiejś innej odsłonie, z jakimiś poważnymi pytaniami technicznymi, piszcie w komentarzach. Postaram się na to odpowiedzieć, nakręcić dla Was film. Cześć!